sobotę debiut, jakiego zobaczymy Alberta Odzimkowskiego w KSW. Co to będzie za zawodnik? No ciężko powiedzieć tak naprawdę, to wszystko się okaże tak naprawdę w sobotę. Ja czuję się, że zaprezentuję się dobrze, tak naprawdę mega cieszę się, że jestem częścią tej federacji, mega cieszę się, że mogę brać udział w takim wydarzeniu. Także no, ja jestem, jak najbardziej mam pozytywne same myśli. Wiele osób ostrzy zęby na walkę wieczoru. Obiecasz nam ją? No nie jestem w stanie obiecać, na pewno zrobię wszystko, żeby to była taka walka. Ja też, nie wiem, zawsze lubiałem dawać emocje moim kibicom. Uważam, że jako zawodnik właśnie jestem zobligowany do tego, żeby dawać te emocje. Ludzie przychodzą oglądać spektakularne nokauty, poddania i też wydaje mi się, że mamy we dwóch dosyć taki ciekawy, ofensywny styl, także może to być, chciałbym, żeby to była walka wieczoru, przede wszystkim na pewno chciałbym się jak najlepiej zaprezentować i dać właśnie dobrą walkę. A propos tych kibiców, ile Twoich fanów będzie w Gliwicach w sobotę? Znaczy, te bilety, które przeszły przeze mnie bezpośrednio fizycznie, no to na 3 tygodnie przed to było 344, no i potem już nie miałem biletów, ale tam jeszcze ktoś z linku wykupywał na ten sektor 5, także no nie wiem, no na pewno z kilkuset. Wiemy, jakie są Twoje silne strony. Z grubsza upatrywałeś słabych stron rywala. W czym widzisz szansę na wygraną swoją? No, wydaje mi się, że Michał to jest na tyle taki, no, dosyć jest przekrojowym zawodnikiem. No wiadomo, nie będę zdradzał jakichś tam niuansów, które sobie nakreśliliśmy jakoś z trenerami. Każdy ma swoje mocne i słabsze strony. To jest zawodnik kompletny. Także ciężko mi jest odpowiedzieć w jakiś sposób na to pytanie. Debiut w organizacji KSW to jest jakieś szczególne wydarzenie w Twoim życiu, w tym sensie, że to jest coś nowego, z czym się jeszcze nie zapoznałeś, no bo miałeś już walki w organizacjach, które no, gdzieś tam powiedzmy w podobny sposób pracują. Jak byś to porównał w ogóle? No wiadomo, no, bardzo podobnie w sensie takim, że nawet sam trening medialny, no to wiadomo, on się nie różni niczym zbytnio, ale naprawdę tutaj widać, że ma to wszystko większy rozmach, większy zasięg. Tutaj naprawdę przyszło wielu kibiców, co naprawdę cieszy. Presja w związku z tym? Nie, takie szczęście. Ja się naprawdę od momentu, kiedy się uporałem z tymi kontuzjami i też było, mogę zauważyć pewnie w ostatniej też walce, ja wychodzę i się tak naprawdę cieszę tym, że wróciłem do tego sportu i też może tak to dziwnie zabrzmi, ale jakoś te kontuzje i poradzenie sobie z tymi kontuzjami po prostu usunęły presję. Na razie nie ma presji i tak dalej. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Właśnie krąży ta opinia o Tobie jako kontuzjogennym zawodniku. Jak teraz te przygotowania przybiegły już, bo już jesteśmy na finiszu, już w zasadzie chyba nie masz sparingów, nie ma nic, co by jeszcze mogło gdzieś tutaj w jakiś sposób spowodować kontuzję. Jak Ty się czujesz? No, tak naprawdę to zostało tylko wyświeżyć, dociąć wagę, odpocząć. Czuję się dobrze, tak naprawdę czuję się zdrowy i czuję przede wszystkim, że w tym miejscu, gdzie teraz jestem, gdzie trenuję, w ten sposób, w jaki to sposób to robię, to że czuję cały czas, że się rozwijam, że robię ten progres i uważam, że te przygotowania naprawdę przebiegły bardzo profesjonalnie. Michał przyzwyczaił nas do wielu wojen w swojej karierze. Czy na taką wojnę jesteś gotowy? No dokładnie. No też tak mi się wizualizuje to w głowie, że to będzie wojna i na taką wojnę się nastawiam. Tak jak wracając do poprzedniego pytania, na pewno chcemy we dwóch dać radość swoim kibicom, ogólnie ludziom, którzy tam będą na hali, przed telewizorami. I tak, ja sobie wizualizuję tą walkę jako taką krwawą wojnę. Co sądzisz o jego wytrwałości? No jest na pewno taki niezłomny zawodnik, który tak naprawdę zawsze mocno do przodu i daje tą radość kibicom. Pokazuje charakter w walce. Po prostu on w tych walkach naprawdę bije się, lubi się bić i widać, że to jest jego styl. Może to będzie tak, że w tej walce będzie mnie zupełnie inaczej zaskoczyć, ale mam nadzieję, że też na to jestem przygotowany. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.